serdecznie chciałem podziękować obu prelegentom za interesujące wprowadzenia do dyskusji, za odpowiedzi na pytania. I przede wszystkim chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za przyjście, za udział, za aktywny udział. Podziękować także wszystkim tym, którzy regularnie korzystają z naszych zaproszeń i uczestniczą w inicjatywach organizowanych przez nasz ośrodek. Zachęcam Państwa do kontynuowania tej tradycji i uczestnictwa w naszych, przez nas organizowanych wydarzeniach. I na koniec faktycznie Leszek Budrewicz wspomniał, że dzisiaj mamy jeszcze jedną rocznicę, 31 sierpnia, porozumienia sierpniowe. Ja to chciałem zostawić na koniec, ponieważ byłem pewien, że w obu wystąpieniach obu prelegentów pojawi się to wskazanie, że pewne wartości, pewne rozumienie rzeczywistości przez lewicę, przez socjaldemokrację czy przez ruch socjalistyczny pozostaje aktualne, a mianowicie to, że nie może istnieć prawdziwa wolność, jeżeli nie ma sprawiedliwości społecznej. Jednym z haseł przyświecających ruchowi zrodzonemu w Stoczni Gdańskiej 35 lat temu było hasło "Nie ma wolności bez solidarności". To było hasło pisane, Solidarność była pisana wielką literą. Myślę, że hasłem socjaldemokratycznym jest "Nie ma wolności bez solidarności", gdy Solidarność piszemy literą małą. I tym akcentem chciałbym Państwu serdecznie podziękować i zaprosić na skromny poczęstunek do tamtego pomieszczenia. Dziękuję bardzo.